tester produktów. Dzisiaj zaprezentuję Ci pewien produkt z firmy Wallcraft, a mianowicie jest to zestaw do montowania ościeżnic, montażu ościeżnic Pro. Ościeżnic Footring. Pro dlaczego? Dlatego, gdyż moim zdaniem jest to tak naprawdę luksusowy produkt, luksusowe narzędzie, gdyż nie są to tylko i wyłącznie kliny i rozpórki drewniane. Naprawdę jest to luksusowa rzecz, bardzo pomocna i bardzo przydatna, jeśli chodzi o zyskanie jak najwięcej czasu, jeżeli mamy dość dużo tych drzwi do osadzenia. Pokażę Wam, jak to wygląda. Oczywiście w kartonie, jak i w środku. Tak wygląda karton, fajnie, schludnie ułożone. Jeżeli kupujemy, oczywiście można stąd wyjść ze sklepu jak walizka. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie karton, za niedługo go wyrzucimy. Otworzymy sobie go teraz. Jeszcze zanim otworzę, pokażę Wam, co jest w środku, czyli tutaj macie takie dwa ściski. Za chwilkę Wam pokażę. To jest na dwa górne rogi ościeżnic czy też futryn. Dwie rozpórki. I te rozpórki, najważniejsza rzecz, to są do montowania ościeżnic o szerokości od 60 do 100 cm. I cztery kliny do poziomowania futryny, gdy będziemy już osadzać w miejsce, gdzie będziemy później zakładać piankę, aby to wszystko wzmocnić. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w środku. Jest to ładnie spakowane. Oczywiście, tak jak powiedziałem, karton u mnie to leci do śmieci. Sprawdźmy, jak to można wciągnąć. Też to jest to połączone razem. Okej. Dziwnie. Pierwszy raz to otwieram, więc sam też nie wiem. I tutaj jest to poluzowane, tak? I tu. Ok. Tu była śrubka do poluzowania. To jest właśnie jedna z tych rozpórek. Zwróćcie uwagę, jest to dość solidne, naprawdę jest solidnie i ładnie estetycznie wykonane. Jest tutaj stal nierdzewna, aluminium, mocne tworzywo plastikowe. Trochę sprężynek. I tutaj zwróćcie uwagę, tutaj mamy, wyszło mi, już zmontujemy, do 100 cm maksymalnie i 60 minimalnie, tak? Tak to oczywiście w teorii wygląda. Tutaj mamy zaciskanie. Tu będzie wchodzić nam w te futryny, to jest taki rowek, gdzie będziemy to nasuwać i później zaciskać. Jedna rozpórka, druga rozpórka, aby się nam zmieściła tu na stole. Skrócę długość. Tu mamy te cztery kliny, o których wspomniałem, również z tak zwanym Wallcraftem logiem. To się po prostu na dole pod futryną ustawia. Wysokość, poziom górnej belki futryny, ościeżnicy. Tutaj mamy te zaciski na dwa górne rogi ościeżnicy. Też solidnie to wygląda, naprawdę bardzo solidnie. I instrukcja obsługi. Jeżeli by nawet ktoś pierwszy raz w życiu to zrobił, czy chciał zrobić, tylko że też chciałby wydać na taki produkt, gdyż on nie jest tani, ale naprawdę zaoszczędzi się mnóstwo czasu. Tak to wygląda od strony teoretycznej. To można sobie zostawić, zawsze tą skrzynce na narzędzia może być. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o działanie, tak jak i w każdych tu zaciskach, bo również te same zaciski są, no nie te same, ale podobne, są tutaj na tych rozpórkach. Zwróćcie uwagę,
Pokażę wam to. Widzicie? To jest też jak i wadło troszeczkę. Przesuwacie. Tutaj jest już w środku z jednej z boków ościeżnic. A później, zwróćcie uwagę, zaciągniemy. Można tu dać palca, jak gdzieś już ktoś widziałem. I zaciskamy. Tak to po prostu działa. Również można to też użyć w to samo miejsce, jeżeli chodzi o tą rozpórkę. Bo to tutaj ma, zwróćcie uwagę, macie takie miejsce na te stalowe druty. To ma pomagać w tym sensie, że jeżeli po staremu montujemy ościeżnicę, oczywiście na podłodze, oczywiście wszystko musi być czyściutko, najlepiej, żeby czymkolwiek tam kartonami, folią położyć przed postawieniem ościeżnic, gdy będziemy ją montować. I zawsze to się montowało na górze, na wrogach śrubkami i to się całe telepotało, kładło się, nie kładło, ustawiało się do tej szczeliny, tego otworu, gdzie będziemy montować ościeżnicę. No i tu zaczynał się bardzo duży problem. Bardzo dużo czasu traciliśmy na ustawianie, za każdym razem nam kliny spadają. No nie, bo tak po prostu jest, tak? A wierzcie mi, że to jest strasznie pomocne. Tylko pamiętajmy, to jest do ościeżnic wewnętrznych. Nie mówimy tutaj o drzwiach zewnętrznych. Zupełnie inna konstrukcja to jest, tak? I tak, gdy montujemy ościeżnicę, składamy ją, tak, na podłodze, oczywiście spinamy dwa górne rogi, najczęściej śrubami, do odpowiednich, tam oczywiście w zestawie z każdych z firm jest. Zakładamy dwa ściski na górze, tak. Można jeszcze wcześniej poczekać. Pierwszą rozpórkę, tak, na dole. Odpowiednio oczywiście musimy zwrócić uwagę, jaka jest szerokość. I drugą, to na dole, drugą na środku. Ale wymiar bierzemy z tej dolnej. Mamy idealny wtedy wymiar. Oczywiście później dwa ściski na górze, które wspomniałem wcześniej. I co najważniejsze, później to tak spinamy, że dosłownie całą tą futrynę, z tym oczywiście zestawem, całą podnosimy. I nam się już nie telepota. Jest sztywna. Sztywna, po prostu. Czyli już wiecie, że będzie pomocne, choć jeszcze tego nie widzicie. No tak to ma działać i tak to działa. Później stawiamy, wsuwamy w otwór, gdzie będziemy montować tą ościeżnicę. Oczywiście jeszcze korygujemy na dole tymi klinami, czy jakimiś innymi, jak nie mamy już lub będzie dość duża szczelina, bo oczywiście musimy jeszcze mieć poziom na górze. I jeszcze co bym doradził, aby sprawdzić na górze kąt kątownikiem. Czego tu nie widzę w zestawie, przydałby się choćby plastikowy na 90 stopni. To już koniec prezentacji zestawu montażowego do ościeżnic z firmy Warcraft, tak zwany Pro. Jak widzicie, jest to prezentacja, część testu, czyli jak się go stosuje. Po prostu, jeśli tylko będę miał możliwość, pokażę wam ją, ponieważ wierzcie mi, miałem już ponad kilkanaście albo i więcej ościeżnic założonych, ustawioną za pomocą właśnie tego zestawu, ale ani razu nie udało mi się przy kliencie bez problemu to nagrać, więc chociaż przynajmniej zobaczycie prezentację, dlatego że ten produkt naprawdę jest świetny. Jeżeli chodzi o moje zdanie, no jest genialny ten produkt. Póki co lepszego nie chcę mówić, nie widziałem, nie znam, bo znam kilka, ale jakoś ten naprawdę moim zdaniem jest świetny. Zatem zapraszam was teraz na kolejne odcinki, które teraz będą troszkę krótsze, ale tak, abyście mogli to częściej i krócej oglądać. Trzymajcie się, do następnego, cześć!